Ile mamy w Polsce bohaterów? W Polsce oczywiście obecnej, tej dzisiejszej, tej, której możemy się przyjrzeć. Ludziom się wpaja, to jest tak zwana opinia publiczna, że każdy człowiek, który był w Powstaniu Warszawskim, to jest bohater. Każdy, kto w 1939 roku we wrześniu był w wojsku, to jest bohater. Każdy, kto był w konspiracji, pełnił jakąś nawet niewielką rolę, to już jest bohater. To tak dokładnie nie działa i tak nie jest. Bohaterów mamy niewielu. Natomiast cała reszta była tłem. To tło jest potrzebne, jest ważne, to jest zaplecze, ale wśród nich byli ludzie, którzy się w sposób szczególny wyróżniali. I to są właśnie nasi bohaterowie. Ale co my o nich wiemy? Ilu potrafimy wyliczyć? Jeszcze wyliczyć to pół biedy. Przypuszczam, że 5 czy 10 osób, taki szeregowy przechodzień na ulicy, może byłby w stanie wydukać i wystękać. Ale gdyby dostał zadanie, żeby o każdej z tych postaci przez 5 minut wypowiedzieć się logicznie i merytorycznie, czyli powiedzieć coś z życiorysu, z dokonań tej osoby, tego by nie było. To znaczy, co mamy z poziomem edukacji? Co się stało, że ludzie mają wiedzieć, nie wiedzą, kończą szkoły, otrzymują świadectwa, nawet z dobrymi wynikami, ale są takimi samymi matołami jak na początku nauki, bo tak niestety jest. Ile osób w Polsce, zaczepionych przypadkowo, zapytanych o Witolda Pileckiego, potrafiłoby składnie i rzetelnie omówić jego życiorys, jego dokonania? Ile takich osób byłoby? Naprawdę niewiele. To byłby margines. Kultową postacią stała się swego czasu Danuta Siedzikówna Inka. Jeśli wśród młodzieży jeszcze był ten pęd, żeby zajrzeć, sprawdzić, dowiedzieć się, to tak, ale wśród dorosłych, wśród tych, którzy powinni wiedzieć dużo więcej niż młodzież, już tego oczywiście nie było. I tak po kolei z naszymi bohaterami. A w ich miejsce wpycha się nam, i to niestety w miarę skutecznie, takich pseudobohaterów jak Jacek Kuroń, który lubił sobie golnąć, jak Bauman, który stał się kultową postacią lewej strony, dlatego że no przecież taka postać, on major i Krzyż Walecznych i wszystko inne, i poza tym książki naukowe pisał. To, że przepisywał z Wikipedii, to nie jest żadna ujma. Dzisiaj prawdopodobnie w tamtych kręgach to jest zaszczyt. Jeśli ktoś umie przepisać, to jest to samo, co 100 lat temu ktoś by umiał napisać coś od siebie. To jest dla nich dokładnie to samo. I po kolei, biorąc tych wszystkich nowych bohaterów, możemy się tylko i wyłącznie wstydzić. Przecież to nie ja, nikt z mojego środowiska nie powiedział, że marzec 1968 roku to był jak drugi Katyń. Tam zamordowano 22 tysiące polskich obywateli. Przednia polska elita, kadra intelektualna, wojsko polskie. Tym ludziom odebrano życie. I jeśli Michnik porównuje marzec 1968 roku, w którym nikt oczywiście nie zginął, do Katynia, to świadczy o mierze upadku umysłowego odbiorców, bo on sobie może mówić, co chce. Wolność słowa. Ale my za coś takiego powinniśmy go oczywiście pogonić. Tak się nie dzieje. Dlaczego? Sam prezydent Andrzej Duda potrafił na Dworcu Gdańskim wypowiedzieć haniebne słowa, że on przeprasza rodziny tych, którzy wówczas, czyli w marcu 1968 roku zginęli. Kto zginął? Gdzie? Zawieruszył się na dworcu? Zagubił? Za chwilę się znalazł? To wszystko, o co możemy o tym powiedzieć. Ale nie było mordowania ludzi. Po wojnie komuniści zamordowali od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Nawet skali tych represji nie znamy. I to jest rzecz do omawiania. To jest zadanie dla prezydenta, żeby to stale przypominać. Ale nie coś, co nie miało miejsca. Wśród takich wybitnych postaci, znanych z imienia, z nazwiska, z funkcji, ale o których niewiele można powiedzieć, czyli przeciętny Polak niewiele wie, to jest Łukasz Ciepliński. Oficer zawodowy, Polak rzędu tych najprzedniejszych, dowódca, wybitny organizator, ale także polityk. Łukasz Ciepliński w 1951 roku został przez komunistów zamordowany. To jest fakt dosyć powszechnie znany, bo od daty egzekucji jego współtowarzyszy Niedoli wzięło się święto, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ale to jest końcówka jego żywota. To stało się rzeczywiście w miarę znane. Ale co było przedtem? Przedwojenny oficer zawodowy,
z Bydgoszczy, później kampania wojenna 1939 roku, później konspiracja, przepiękna karta konspiracyjna, o której praktycznie mało kto wie i mało kto potrafiłby cokolwiek powiedzieć. A to jest konieczność, żeby znać nie tylko jego życiorys, jego dokonania, ale skąd się taki człowiek wziął, jak to było możliwe, że takie pokolenia wtedy wyrastały. Trafiłem na Sierakowskie Zeszyty Historyczne, numer 16, z października 2016 roku. I tu mogę powiedzieć, że swego rodzaju niespodzianka. Przyczynki do biografii wybitnych Polaków. Monika Pestka-Lehmann i Marcin Lehmann. Krąg rodzinny Łukasza Konrada Cieplińskiego. Rodzina mająca 8 dzieci. Te dzieci były czymś normalnym wówczas w takiej liczbie, bo takie były wtedy rodziny, wychowane w taki sposób, że coś każdy z siebie dał. Łukasz Ciepliński dał najwięcej i najwięcej o nim powinniśmy wiedzieć, ale propozografia, czyli nauka pomocnicza historii, czyli dająca to tło także rodzinne, jest niezbędna, żeby o tym człowieku móc mówić w sposób rzeczowy. Jego droga konspiracyjna to jest przede wszystkim zaprzeczenie temu wizerunkowi cukierkowemu, takiemu pseudopomnikowemu, co kolejne ekipy rządzące robią. O, Łukasz Ciepliński, o, żołnierze wyklęci. A co dalej, co w głąb? Nic. Po prostu pustka. Tak być nie powinno. To był człowiek, który wyrastał na wybitnego przywódcę i na polskiego męża stanu. Gdyby były normalne warunki po wojnie, w ciągu kilku następnych lat, po 1944-1945 roku, on byłby na samych szczytach polskiej elity intelektualnej, politycznej i wojskowej. Mógł pełnić bardzo różne funkcje. Niestety nie było mu to dane. Organizator 3 wspaniałych akcji w konspiracji. Akcji bardzo mało znanych. Jedną z nich prawdopodobnie sam wymyślił, wcielił w życie. To była akcja WET, czyli WET za WET. Odwet na Ukraińcach mordujących polską ludność cywilną. On jest wyrazicielem tego polskiego odwetu, jak najbardziej dopuszczalnego i niezbędnego, i moralnego. My nie możemy mówić, że o, bo tak nie powinno być, bo tam do Ukraińców Polacy strzelali. Tak, w samoobronie wolno. Napastnik nie ma żadnych praw. Broniący się ma wszelkie prawa, żeby dokonywać takich czynów, które przez napadniętych, czyli przez napastników, są źle oceniane, bo ich oceny nas nie interesują. To była akcja WET, WET za WET. Trudno gdzieś w tak zwanej przestrzeni publicznej, medialnej, znaleźć informacje na ten temat, a przecież one są. I współorganizator 2 innych wspaniałych akcji, wspaniałych w tym sensie skutecznych, to jest akcja B, akcja przeciwbandycka, bo mało kto dzisiaj sobie zdaje sprawę, że wrogiem polskiej prowincji byli przede wszystkim bandyci. Nie okupanci, bo oni przyjeżdżali raz na jakiś czas, ale bandyta, szczególnie w tych okowach ideologicznych, komunistycznych, z Polskiej Partii Robotniczej, z Gwardii Armii Ludowej, to był ten wróg na co dzień, właściwie na co noc. On przychodził, rabował, gwałcił, mordował, gdy był stawiany opór i temu się trzeba było przeciwstawić. I taką akcję na terenie swojego obwodu, a później pod okręgu rzeszowskiego stosuje właśnie Łukasz Ciepliński, awansujący w hierarchii służbowej, pragmatycznej i organizujący całkiem sprawne zaplecze organizacyjne, które było w stanie takie akcje przeprowadzać. Jest także akcja Wrzut, zupełnie nieznana. Akcja polegająca na wybijaniu agentury. Niemcy wysyłali agentów na wieś. To byli różnego rodzaju żebracy, ludzie potrzebujący pomocy, Żydzi z getta wypuszczani. Pójdziesz, przejdziesz, przyniesiesz informacje, kto pomagał, kto był życzliwy, to za to wypuścimy ciebie i twoją rodzinę. Niemcy oczywiście tych swoich zobowiązań nie honorowali, ale nieszczęśnicy na to liczyli. Czyli kosztem polskiej społeczności, gdy przeszli tam, gdzie im udzielono pomocy, liczyli na pewne profity, na ocalenie życia własnego i własnej rodziny. Tak się nie stawało, ale płacili także Polacy. Akcja zupełnie niepotrzebna, bo ci przebierańcy chodzący po okolicy dostarczali Niemcom wiedzy.
Niemcy uderzali na ślepo bardzo rzadko. Jak przyjeżdżali gdzieś do wsi, czy do kilku wsi je pacyfikować, to dlatego, że mieli w swoim pojęciu ku temu podstawy. Skąd się te podstawy brały? Właśnie z tej akcji Wrzód. To Wrzodem zostało nazwane przez polskie podziemie. Tym Wrzodem była agentura wysyłana przez Niemców. Żebracy różnego rodzaju potrzebujący pomocy, wałęsający się od wsi do wsi, tu pomogli, tam dali jeść, tu dali jakieś ubranie, tu przechowali, a za 2-3 dni pacyfikacja. I tych ludzi, którzy sprowadzali nieszczęście, trzeba się było pozbywać. I dzisiaj ci pseudohistorycy żydowscy w Polsce i w świecie biorą akta spraw tuż powojennych, gdzie zeznania były wymuszane siłą, wytorturowane i mówią, no tu we wsi Żyda zabili, niech przyszedł nieszczęśnik, oczekiwał pomocy. Tak, były przypadki, że to byli nieszczęśnicy, którzy nigdy nikomu nic nie zrobili. Ale ponieważ w olbrzymiej większości była to niemiecka agentura pracująca dla Niemców, to jedynym sposobem zabezpieczenia się była likwidacja takiej właśnie niemieckiej agentury. Zachowały się instrukcje wywiadowcze Łukasza Cieplińskiego, jego sprawozdania, pisane nienaganną polszczyzną na bardzo wysokim poziomie i widać było, jaki to był żołnierz, jaki to był polityk, jaki to był Polak. To powinniśmy wiedzieć o takich ludziach. Przede wszystkim to, a nie te cukierkowe hasła na zewnątrz, z których nic absolutnie nie wynika. I jest także przykładem dowódcy, który potrafił na swoim terenie unormować stosunki z innymi organizacjami. On jest w Związku Walki Zbrojnej i w Armii Krajowej, ale utrzymuje poprawne stosunki, później przez wcielanie tych organizacji do Armii Krajowej, jeszcze bardziej poprawne, z Narodową Organizacją Wojskową i z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, które też na tym terenie są i działają. Historycy tego nie uwzględniają. Jest jeszcze sprawa batalionów chłopskich, Ruchu Ludowego. Łukasz Ciepliński był bardzo wrażliwy na tym punkcie, bo te zagadnienia znał, ale widział, jak się odbywało tak zwane scalenie z batalionami chłopskimi. Jeździli agitatorzy po wsi, mówili, no chłopy, wy tu jesteście chłopy, a wy tu jesteście waka, to wychodźcie tu do nas, do Ruchu Ludowego, bo wy jesteście chłopy i my się stalimy za K i będziemy już mieli własną organizację. Duża część tych nieszczęśników, biedaków, nie wszystko rozumiejących, szła na to. A Łukasz Ciepliński to opisywał, że tak wygląda wyciąganie ludzi z organizacji po to, żeby ich wcielić. Co to powodowało? Podwójną statystykę. Ludzie byli, odeszli, wrócili, zaksięgowani po raz drugi do statystyki, do stanów organizacyjnych. On to widział i on to zwalczał. Co więcej, wysyłał ludzi do obserwacji Ruchu Ludowego i batalionów chłopskich, żeby wiedzieć, co się dzieje. Organizował coś w rodzaju wywiadu w górnych granicach tych konspiracji ludowej, czy Rocha, Stronnictwa Ludowego, czy batalionów chłopskich. Miał bardzo duże, ciekawe osiągnięcia. To się stawało pod kontrolą na tym terenie, gdzie on działał, gdzie funkcjonował, bo po prostu musiał tak robić. I jest też bardzo ważne zagadnienie, jego stosunek do komunistów. On komunistów zwalcza cały czas. Gdy się komuna pojawia w 1942 roku w formie zorganizowanej, on ich zwalcza. Nie dlatego, że to jest inna orientacja polityczna, tylko za działalność zbrodniczą przeciwko Polakom. I w 1944-1945 roku, gdy komuna się umacnia, on nie wychodzi z konspiracji, nie puszcza ludzi, żeby poszli na współpracę z nowym reżimem, żeby się podporządkowali, tylko trzyma ich w organizacyjnych ryzach, karbach, żeby być gotowymi do obrony polskości. To jest jego wielkie osiągnięcie. Dawał przykład innym. Co o nim wiemy? No właśnie wracamy do punktu wyjścia. Co jest o takich ludziach w szkole? Praktycznie nic. Dlaczego? Bo nie ma tego w podręcznikach i nie ma tego w głowach nauczycieli. To skąd mają to mieć uczniowie? Chyba, że sami sobie gdzieś znajdą i zdobędą. Ale to robią tylko nieliczni. Dlatego przypominajmy naszych prawdziwych bohaterów. Przypominajmy ich prawdziwe zasługi. Musimy o nich wiedzieć więcej poza imieniem, nazwiskiem czy czasami jakąś funkcją dowódczą. To jest za mało.